Ja wiem, że zanim ja przyjdę, to wy tutaj sobie rozmawiacie po prostu o filmach Marvelowych, jakichś niszowych produkcjach, kurna, z jakiegoś Hollywoodu. Nie, dla mnie takie 2 na 10. Co? Ja jestem w ogóle bardzo na bieżąco, obejrzałem już 3. Ironmana, także... Co? How are you doing, fellow children? Karolina jest z memami. Właśnie, w 2012 Maciek jest z Marvelem, w 2012. Dokładnie. 13 chyba? No dokładnie tak. Ja jestem na bieżąco i proszę się ze mnie nie śmiać. Park Jurajski obejrzałem, ale któryś raz. Ale ten pierwszy. Pierwszy, ale nie, no, że to któryś raz. Ale nie, z Parkami Jurajskimi to ja 3 widziałem. Jurassic Worldów nie widziałem żadnego. Są fajne. To znaczy, spoko. Mi się podobały. Na Ironmana 3 się umawiałem z koleżanką do kina, jak wychodziło. I wychodził i bardzo chciała iść. I mieliśmy iść, ale niby coś jej zawsze wypadało. Skończyło się na tym. Nie, skończyło się na tym, że przegapiłem tą premierę zupełnie, bo się umawialiśmy na niego prawie 3 miesiące. I potem był jakiś rerun czy coś, dopiero go obejrzałem. Ale z nią czy bez niej? Nie, no sam. Z tego miejsca pozdrawiam koleżankę. Również pozdrawiamy koleżankę. Która tak naprawdę siedzi to nie. W Szkocji swoją drogą. A, okej. Okay. Znajdź ją, Avril. Czekaj, Szkocja taka mała. Siedzi pod biurkiem. Ale czekaj. W sumie oglądałeś już, a tak to było obejrzała z tobą. Ale co? No Ironmana 3. A, no to nie, to trójkę no, już obejrzałem. Ale ja już obejrzałem trójkę, proszę no was. Co, ja aż tak do tyłu nie jestem. Ile mi tam filmów zostało? 15? Chuj. 25. $1 million! No dobra. Iron Man to jest początek trzeciej fazy, nie? Trójka. Nie, miałem żadnej fazy. Drugiej fazy. Nie miałem. No. Drugiej? Bo on jest po tym. On jeszcze drugich Avengersów nie widział. No, on jest po Avengersach chyba, To jest tak dawno. Okay. To są jacyś drudzy Avengersi? No, są, masz Avengers, masz Uncanny Avengers. Ale to ci animowani? Nie, Uncanny, nie animowani. Anonimowi Avengers. Avengers, Avengers. To znaczy... Poznał, to nazywają się X-Men. A potem musisz Wonder Woman obejrzeć. Ale jeszcze byli Secret Avengers. Przecież. No dobra, Justice League to są przeciwnicy Avengers. Avengersów, tak? Nie, ale Injustice. Tylko w galaktycznym senacie. Rozumiem. Już wszystko rozumiem. Jak wszyscy ze sobą zajdą, to jest taki Doomsday, że hej. Ja już no, a wszystkich rekrutował do pracy Deadpool. I Profesor X. Tak. I Ragnar. Który jest ojcem Legiona. Spoiler. I Futka. A potem przyleciał Darth Vader i wszyscy żyli długo. Nie, potem przyleciał tak, Brad Pitt i nikt nie wiedział, że to on. Czemu Brad Pitt? Czyli brat? Jinx! Jinx again! Okej, okay, dobra, jedziemy. Zakonnik jedziemy. Od podatników, tak? Tak, dobra, jedziemy. Ostatnio wyczyściliście kolejne pomieszczenie w tym, że no, wydrążonym kopcu glinianym, w którego w środku znajdują się olbrzymie smocze kości. Pokonaliście kilku kolejnych przeciwników. Rakun uchylił jedne drzwi, zobaczył smoczego kapłana modlącego się nad jakąś kadzią ze wrzącym złotem. Odchylił drugie drzwi, zobaczył to samo po drugiej stronie. Uchylił drzwi jeszcze troszeczkę, żeby zobaczyć całe pomieszczenie. Wsadził łeb do środka i zobaczył, co potem opisał również reszcie złoto płynące z olbrzymiej czaszki, znajdującej się w praktycznie no, centrum tego pomieszczenia, tuż za wielką kadzią z gotującym się złotem. Oczy czaszki płoną żywym ogniem, złoto spływa z pyska prosto na ciało, na klatkę piersiową czerwonego smoka, który jest przypięty na samym środku tej kadzi, na tak jakby jakimś ołtarzu. Wspomniałem też, że z klatki piersiowej tego smoka wystaje odłamek, tak jakby złoty odłamek czegoś i właśnie na to spływa to wrzące złoto. I na tej czaszce również zobaczyłeś koboldzicę bardzo przypominającą smoka. I tak jak wcześniejsza koboldzica, którą spotkaliście, która uciekła wam z tam kopalni jakiś czas temu, mówiła, że Belmazok już tak naprawdę w pełni koboldem, koboldzicą nie jest, ponieważ zawarła pakt z Dahakiem. Możecie się śmiało domyśleć, że to
że to ona. I ten smok, który cię zauważył w momencie, kiedy wsadziłeś swój łeb, zdążył tylko zaryczeć w języku wspólnym: pomóżcie mi. I jak na razie nie wydaje się, żeby Belmazog na to zwróciła uwagę. Swoją drogą ten smok cały czas ryczy, co chwilę różne rzeczy, krzyczy z bólu, więc to tak jakby nie zwróciło uwagi oprawczyni. Co chcecie zrobić? Co robicie? Wrócić się napięcie i wyjść. A czy jest aż takie napięcie? Nie wiem. No, planu tu jeszcze nie mają. Znaczy się, ale to tak, my widzimy to wszyscy, czy to widział Rakun? To widział Rakun i wam przekazywał. Jestem dobrym przekazywaczem. Tak. Przekaźnikiem. Przekaźnik Rakun. Dobra, co chcecie zrobić? No, powinniśmy mu pomóc chyba. Zabij. No, nawet jeżeli, no, jakby na ja... mu pomożemy. Skróćmy jego cierpienia. Nie. Znaczy, ja jestem tego zdania, że nawet jeżeli to jest smog, on nie jest jakiś duży, prawda? No, technicznie jest duży. Technicznie jest duży, tak, zajmuje... zajmowałby 4 pola. Ale w ogóle jakoś tak dla mnie jest bardzo dziwne, Rakun... że ogólnie to jest kult Dahaka, prawda? Dahak jest smokiem, a oni robią krzywdę smokowi i jakby... Wiesz, wrócić na wiedzę o Dahaku, żeby dowiedzieć się, co oni tutaj kombinują i jak to powstrzymać. Ja myślę, że najpierw po prostu pozbądźmy się tych dwóch. Co to było? Czy to Bogarty, kapłani. Czy to są Elowni? Czarałka. A Czarałka, okej. Okay. To najpierw się pozbądźmy Czarałka i potem zobaczymy, co dalej. Wyszło mi 23. Ja mam tylko... Dlaczego to się dowiadujesz? Chcę się dowiedzieć, co oni tu wyprawiają i jak to powstrzymać. No to proszę, możecie rzucić Może wiedzę... to jest część jakiegoś rytuału, nie? Może coś wiemy. Możecie rzucić na wiedzę o Dahaku, możecie rzucić na religię. 34 na Dahaka. Dlaczego zawsze rzucam mniej od Adary na Dahaka? Ja chciałem tylko się dowiedzieć, czy Rakunowi się udało rozpoznać tego smoka. W sensie, czy udało mu się rozpoznać, co to jest za rodzaj smoka. Ja to znaczy, po tym jak opisywał, to Gromlund będzie to złoty smok. Stwierdzić, że jest, no, jest czerwony, to wiadomo. Natomiast jest to młody czerwony smok. Dobra, a ja coś? Nie wiem. Ile wyrzuciłaś? 34. O, to całkiem ładnie. Co ja tu mogę powiedzieć? Czy mogę jakoś z religii jeszcze na to zadziałać? Możesz też rzucić. Żółty kwadrat, który widzicie na mapie. 19. Jedyne, co Rolf jest w stanie stwierdzić, to, że jest to na pewno jakiś rytuał i na pewno ów smok jest składany bądź lub będzie złożony w ofierze. Poskładają na go. To, tak, będzie poskładany. Natomiast Adara, z takim rzutem, ty ze swoją wiedzą o Dahaku jesteś w stanie stwierdzić, że jest to najprawdopodobniej rytuał ściśle powiązany z Dahakiem i tego typu rytuał, z tego co się orientujesz, ma na celu otworzenie potężnego wulkanu w okolicy, i uwolnienie najprawdopodobniej również duszy Dahaka z tej bramy, przez którą szliście na początku, przy tej bramy, przez którą przechodziliście na obszar Mwangi. Jest to rytuał, o którym kiedyś czytałaś, więc wiesz, że głównym celem jest właśnie uwolnienie Dahaka i przywrócenie go do życia. Natomiast to, co zwróciło twoją uwagę i to, co najbardziej to było wstrząsnęło najprawdopodobniej, to jak Rakun opisywał czaszkę, to dotarło do ciebie, że ten szkielet jest szkieletem fizycznej powłoki Dahaka. Uła, duży jest. Czy na tą czaszkę trzeba się wspiąć, czy były jakieś tam jakieś schodki? Schodki. O, z tej strony nie widzieliście. A wysoka ta czaszka? Jakby tak dobrze się rozbujać na tych łańcuchach. Jego ją można po prostu strącić strzelaniem z łuku jakoś, no. To znaczy, ta czaszka w tym momencie jest tak jakby przytwierdzona do części kręgosłupa, która jest wbita w ziemię. Jest odstęp tak na oko 8 stóp między czaszką a podłożem.
Czy fizyczna powłoka Dahaka jest potrzebna do tego, żeby on się odrodził? Z tego, co czytałaś, z tego, co wiesz, nie jest na pewno niezbędna, ponieważ sama dusza znalazłaby sobie nową powłokę, natomiast to, że no, tak jak wiecie, elfy z Mwangi były tymi, które pozbyły się Dahaka, odprawiając rytuał i właśnie wypędziły jego duszę z tejże powłoki, z tego ciała. Natomiast on byłby w stanie sobie spokojnie raczej stworzyć nowe, a tutaj po prostu jest wystarczająca ilość energii, która pozwala na narzucenie tego rytuału, który próbują. Musimy zrobić. Wrzucić jego szkielet do wulkanu. Nie. Wrzućcie pierścień do lawy. Nie mamy pierścienia, mamy królewny. Wrzućcie. Natomiast jeszcze, powiedz mi jeszcze raz, ile wyrzuciłaś? 34? Tak jest. To jeszcze jesteś w stanie określić, patrząc się na tych kapłanów, poprzez uchylone drzwi również ich widzisz, jesteś w stanie stwierdzić, że nie do końca chyba robią tak, jak to powinni robić. Że bardziej to wygląda, jakby wiedzieli, że taki rytuał może zadziałać, ale to, co oni robią, raczej im się nie uda. No to nie przeszkadzajmy im na razie, nie? A to Elo, wracamy do Bridgil. Nadia? No i, ostatnia informacja, że najprawdopodobniej powód, dla którego elfy w Akrivel tracą wzrok, kiedy wchodzą do dżungli, to jest właśnie to, co tutaj robią, a raczej to, czy to, co cały czas próbują zrobić i... Niedobór betakarotenu. Jest to tak jakby może efekt uboczny tego, co próbują osiągnąć. Okej, no to ja lecę na tego po lewej i zaczynajmy. Okej, ale poza twoimi preferencjami seksualnymi, no to co? To jeszcze tak wspominając, jakby w momencie, kiedy nam Rakun opowiada, jak sytuacja tam wygląda, to Adara robi wykład, prawda, z historii rytuałów o Dahaku. Dokładnie, zajmuje nam to jakieś 45 minut. Tak, tutaj, prawda, na ścianie pomiędzy kośćmi, rzutnik, slajdy, prawda. Właśnie, prezentacja. Sejmitarem pokazuje kolejne te obrazki. A tak na poważnie, Rolf daje znać, żeby na razie nie zbliżali się za bardzo do tych wroków po lewej stronie sali, ponieważ będzie chciał tam rzucić obszarowe zaklęcie, które osobom, które mają, inaczej, które nie są dobre i nie są chaotyczne, może wyrządzić krzywdę. Znaczy, które nie są dobre, może wyrządzić krzywdę. Dobrze. Więc co chcecie zrobić? Czy chcecie wchodzić, czy nie chcecie? Co no ja chciałam zrobić? Atakować, ale teraz to chyba nie bardzo. Znaczy tak. Rolf ci wskazuje mniej więcej miejsce, w którym powinna być bezpieczna. Po prostu trzyma się z daleka od obszaru, który jest zaznaczony na planszy. Okej. Okay. Ta pani prawie smok, ona była dosyć uważna na to, co patrzy. W sensie przed siebie, w naszą stronę. Patrzcie, w tym momencie patrzyła się na tego smoka i na tych kapłanów. Ona was nie zauważyła. No, ale że w tę stronę, a nie... Tak, miała w tą stronę. Wiecie co? Możemy też zrobić jakiś hałas, żeby ci czarałka tutaj do nas przyszli. Make a noise! No bo jak tam wejdziemy... Powinniśmy się jak najszybciej z nimi rozprawić. No tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli tam wejdziemy, to jeszcze ta koboldica może mieć jakieś tam obszarowe ataki i tak dalej i im pomagać, tak? A możemy ich po prostu jakimś hałasem zwabić tutaj szybko ich zabić i potem od razu wejść i atakować koboldzicy. Ej, a jeśli rzucę kamieniem w tego po prawej? Możesz to? Też trzasnąć drzwiami. No mogę, ale tak by było ciekawiej. Jak myślicie? Myślisz, że nie ma nigdzie w pobliżu więcej ich żołnierzy, strażników, bądź nawet kapłanów? No tak, ale tak czy inaczej, jeżeli tam wejdziemy, no to i tak trzeba będzie się z nimi rozprawić, więc bez różnicy. No tak, tylko jeśli tam wejdziemy, będziemy mieli element zaskoczenia. A jeżeli będziemy próbowali ich tu zwabić, wątpię, żeby porzucili tą komnatę i sobie nagle przyszli. Też mi się tak wydaje. Wykonując najważniejszy w ich życiu rytuał. Czy wiecie, oni gówno mają pojęcie o tym rytuale, ale okej. Okay. No ale się starają, tak? Rozumiem, że doceniasz ich wysiłki. Robią co mogą, tak? Daj mi spokój, Adara. Dobrze, to ja chcę podbiec i zacząć atakować. To ja jednocześnie podbiegam do tego prawej. Ten murek jest wysoki. Może zaczekajmy, tak? Zanim się... Bo znaczy, no my pokazujemy gdzie, tak?
Tak mniej więcej na 4 stopy wysoki. Bo ja chciałem przed wszystkim rzucić błogosławieństwo, tak? Jakby przed walką, jako przygotować zaklęcie błogosławieństwa. W porządku. Ja przede wszystkim chciałem wrzucić jednego z nich do tego złota. Też można. No, tylko mówię, to jest 4 stopy wysokości, oni stoją tak trochę przed, jakby. Nie na tym. Czyli musiałbym mocno ich wepchnąć. Z 1,20 m to nie jest wysoko. No. No trochę mniej niż Adara. Czekaj, ile one mają? Te zwierzę. No, czarałka są, nie są zbyt wysokie. One są jako małe stworzenia. One mają może 1,20 m wzrostu. Okej, to trochę gorzej. Adara podchodzi, bierze na rączki. Siup, siup. To dobra, to Rolf rzuca błogosławieństwo, czy wy już wybiegliście? Znaczy, nie no, ja chciałam jakby pokazać, że tutaj, więc możemy zrobić tak, że Rolf rzuci błogosławieństwo i dopiero potem lecimy. Dokładnie. To jest jakby właśnie po co chcę zrobić przed rzutem na inicjatywę. Mhm. Więc pozwolę sobie rzucić oczywiście. Chodźcie do mnie, moi przyjaciele, łaską Kaidena się z wami podzielę. I oczywiście błogosławieństwo na razie na 5 stóp dookoła mnie. Proszę bardzo. A. Miejmy nadzieję, że tego nie usłyszeli. To i tak mogliśmy biec! Powiedziałem cicho. Cichutko, tak? No ale to nie, bo tak... w sensie zrobię to przed, więc nie muszę tego zrobić w swojej turze, więc w swojej turze będę miał 3 akcje. O to mi chodzi. Tak, ale ja mogłam zostać tam, gdzie byłam, bo i tak mi nic nie daje to błogosławieństwo. No teraz nie, ale no... Chyba, czyli wbiegamy. Ważne. Na 3-4. Czyli Adara chce wbiec od lewej strony, Gaurun chce wbiec od prawej strony, Rolf rzuci zaklęcie, co chce zrobić Rakun? Ja też chciałem biec od prawej. To zapraszam. Tutaj chyba, bo to jest na jedną akcję musi być ten wbiegnięcie, nie? Możesz rozmontowywać łańcuchy. Dobrze. A więc w momencie, kiedy wbiegacie do środka, Belmazok patrzy zdziwionym wzrokiem w waszą stronę. Co tu robicie? Czy naprawdę moi kapłani są tacy beznadziejni? Tak. Brać ich! Nie no, gościnni, zaprosili nas. Rzucamy na inicjatywę. Co dzień się gotuje smoka w złocie, no. 34. 24. 31. 22. Tak, Rolf stojący z tyłu, najwięcej inicjatywy. Znaczy to, że stoję z tyłu, to jakby nic się nie dzieje, tak? No, teoretycznie jesteś poza walką. Nie jestem poza walką, o co ci chodzi? Pierwsze, co się wydarzy, w momencie, kiedy wasza trójka wbiegła do środka... dobrze. No więc tak. Oczy tej wielkiej czaszki rozżarzyły się potężnie na złoto-czerwono i z każdego z oczodołów wystrzelił promień. Jeden w stronę Adary, drugi w stronę Gromrunda. Rolf się cieszy, że nie wbiegł do środka. Przeciwko Adarze to jest 30. Mhm. Trafia? Mhm. I przeciwko Gromrundowi to jest 27. Pudło. Dobrze, Adara proszę rzuć na refleks. 34. To jest sukces, zwykły sukces. A więc otrzymujesz 11 obrażeń od ognia. Mhm. Okej, wbiegliście... Pierwsze co, to ten kapłan po prawej stronie, ten, do którego dobiegł Gromrund, pierwszy reaguje i rzuci we waszą stronę... Cóż może rzucić? Okej, wiem co zrobi. Ten kapłan odwraca się w stronę Gromrunda, otwiera swoją małpią paszczę. Widzisz, jak w jego oczach zajarzył się ogień, widzisz, jak czerwone smocze łuski zaczęły pokrywać jego skórę i zionął w waszą stronę potężnym stożkiem płomieni. Rakun i Gromrund, rzućcie na refleks. 31. I Gromrund? 31. Dobrze, to są dwa sukcesy, więc chyba Rakun nie oberwie nic, tak? No, krytyka. Dobrze. Może jakieś dodatkowe punkty? Słucham, tak, bo na refleks moja zbroja mi daje dodatkowe. Zamiast plus 1 do refleksu mam plus 3, nie? Więc muszę to zdawać plus 2. Mhm. Okay. Dobrze, natomiast w przypadku Gromrunda też to jest sukces, czyli tylko połowa obrażeń. I to jest 10 obrażeń od ognia. I jako trzecią akcję spróbuję ugryźć Gromrunda. To jest 19, czyli odbił się zębami od pancerza.
Rolf, teraz ty. Rolf tak jak chciał, tak będzie chciał oczywiście zrobić, czyli będzie chciał rzucić boski gniew. Tylko teraz pytanie jest, czy ja go mogę rzucić w to miejsce, tak żeby zaklęcie zadziałało na ten obszar, który jest zaznaczony, czyli obejmie swoim działaniem tak naprawdę kapłana, obok którego stoi Adara, naszego przykutego smoka i Belmazoga. Ty to rzucasz na obszar, prawda? Nie rzucasz tego na jakiś konkretny cel. Znaczy to jest... to nie jest emanacja, tylko obszarowe zaklęcie, tak jak... A, tak jak kula ognia na przykład. Dokładnie. Tak, możesz. A co to robi? Boski gniew zadaje obrażenia na obszarze na podstawie rodzaju obrażeń pasującego do mojego bóstwa. Tak, do mojego charakteru bóstwa. Charakteru bóstwa, dokładnie. Czyli w tym momencie będę wybierał dobre obrażenia. Okej, okay, ale czy to jest dobry pomysł, żeby ranić też tego przykutego smoka? Jeśli przykuty smok jest dobry, to nic się mu nie stanie. Jeśli jest neutralny, no to może mu się coś stać. Nie wiem, czy smoki w ogóle mogą być to mu się należy. Serio? No. Metaliczne smoki są z reguły dobre, jakie, kolorowe. Jaką energią chcesz uderzyć? Dobrą, bo dobrą. Wydaje mi się, że czyli mogą tylko na mieć... złe stworzenia będzie działało. Na złe stworzenia i te, które są neutralne, mają o stopień wyższą szansę na uniknięcie tych obrażeń. Tak. Więc ma większą szansę. No, jak nie jest zły, to nic... To dobrze. Mała szansa, że mu coś się stanie. Proszę jeśli bardzo. Jest zły, to mu tęguje, się mu należy. Tak, możesz. Czyli tobie objęło smoczego kapłana po lewej stronie, objęłoby smoka i objęłoby Belmazog. No i też uderzyłoby w czaszkę. Mhm. Więc Rolf... skupia się na tym obszarze i recytuje inkantację. Hokus pokus, czary mary, kajden skarci te poczwary. I w tym momencie rzucam zaklęcie. Lol, fajne. To jest tak, 26 to jest... skala na wytrwałość. Dokładnie. Dobra, najpierw rzucę za kapłana. To jest 21, czyli porażka. Co się dzieje, jeżeli porażka? Jeśli porażka... failure, pełne obrażenie i chory 1, czyli 19 punktów obrażeń. Okej, okay. Pełne obrażenia i jest chory 1. To była dobra energia. Dobrze, drugi będzie smok. Za smoka rzucam i to jest naturalna jedynka. Zaraz my go złożymy w ofiarę i okaże się, że tak się przebudzi. Nie jest zły, więc traktujemy to po prostu jak zwykłą porażkę. Ponieważ to są obrażenia dobre liczą się tylko, jeżeli ktoś jest zły, więc obrażeń nie będzie w ogóle, ale będzie chory jeden. Okej. Okay. O to chodzi w tym zaklęciu. Okej, okay. Czyli no smogę w trochę chory, no nic mu się raczej nie stanie, no już tam... Iza, Belmazog... Nie nosił maseczki, to jest chory. 26. Czyli to jest... Ale czekaj, czy... Ale błogosławieństwo nie zwiększa mi skali trudności? Nie. No to jest sukces w takim razie. Czyli połowę obrażeń, czyli dostaję 9 obrażeń. Okej. Okay. I masz chyba jeszcze jedną akcję. Z tej jednej akcji będę chciał na Adarę rzucić jej nakierowanie, bo widzę, że będzie miała teraz twoją turę. Dzięki. Okej. Okay. Ha, poczwary. Posmakujcie. Następnie czaszka strzela znowu dwoma promieniami, tym razem w Rakuna i w Gromrunda. Pierwszy atak to w Rakuna 27. Na styk. Czyli trafia, a tak. Dokładnie tyle masz. 26. I to jest 28 obrażeń od ognia. Nie ma refleksu na to? Jest, tak, przepraszam, rzuć na refleks. 32. To jest sukces zwykły, no, czyli krytyczny, czyli nie otrzymujesz żadnych obrażeń. I Gromrund 36 do trafienia. Trafia. Rzuć na refleks. 31. To jest sukces, a więc otrzymujesz 15 punktów obrażeń od ognia. Adara. Tak, podwójne cięcie. 24, 27. To są dwa trafienia. O, 12 i 16, 28 obrażeń. Ładnie, co dalej? I podwójne parowanie. Okej. Okay.
Następnie smok przypięty do łańcuchów dalej wije się na ołtarzu, ryczy: musicie zniszczyć czaszkę! I tura Belmazok: zamilcz, robaku! Ci, którzy sprzeciwiają się Dahakowi, nie są godni, żeby tu przebywać. I w stronę... gdzie ja to mogę rzucić? Ptaszkę. Okej. A więc dwa palce wystawia w punkt gdzieś za Rakunem i Gromrundem. Czy ja będę w stanie, jeżeli zrobię to tutaj? Tak, dobrze. Jeżeli jest taki punkt, że jeżeli skupię się między punkt między Rakunem a Rolfem troszeczkę, to trafi to zaklęcie obszarowo również Rolfa, a więc rzuci krzywdę. Proszę całą waszą trójkę rzucić rzut obronny na wytrwałość. Ale to przez ścianę też przeleci? Ale tam są drzwi. A. Jeżeli rzucę to w takim miejscu, tak jak pokazałem przed chwilą, to... 23. 22. 25. To są trzy porażki. Moment, jeszcze tego sprawdzam, czy błogosławieństwo mi daje... I do tego wyrzuciliśmy porażki. Wow. Zaraz załapałam. No nic, to jakby nic mi nie daje, w sensie, czyli okej. Na cholerę mi to błogosławieństwo. Dobrze, to jest 26 obrażeń w każde z was, w każdego z was. Ale ja użyję mojego odwetowego uderzenia, żeby Rakun oberwał 9 mniej. Okej, okay, czyli Gromrund Rolf 26, a Rakun 17. Dziękuję. I jako trzecią akcję... Jaki my tu mamy zasięg? 35. Niestety stoi 35 stóp od was. Dobrze, więc jako ostatnią akcję podejdzie 5 stóp do przodu na sam na samą krawędź tej czaszki. I Gromrund. Co a robi Gromrund? Gromrund użyje na tego kapłana przed sobą niszczenie zła. Następnie użyje litanie przeciwko gniewowi na panią Belmazog. To musisz wykonać rzut obronny na wolę o wysokości 20. Proszę bardzo. 38 to jest naturalna 20. To nic się nie dzieje. To były moje dwie akcje. Trzecią akcją uderzam moim zaufanym młotem w czaszkę kapłana stojącego przede mną. I to będzie 30 do trafienia. To jest zwykłe trafienie. 24 obuchowe, 6 ognistych i chyba 4 dobre były, jeszcze sprawdzę. Tak. Tak, 4 dobre. Okej, okay. Więc uderzasz i niestety widzisz, że ognista energia z twojego młota jakby rozchodziła się tylko po skórze tego kapłana. Rakun. Ten dość pan wgniecionej skórze, sądząc po obrażeniach. Ten pan kapłan mocno wgnieciony, czy jeszcze się troszeczkę, trzyma? Troszeczkę. Okej, okay, to spróbujmy to, co planowałem, czyli chcę go złapać. Proszę bardzo. To jest 20. Z atletyki, tak? Tak. 20 to jest niestety porażka. Druga próba jest na minusie, czy nie? Tak, to już jest jako drugi atak. Dobra, spróbuję. No, to jest 21. To nadal porażka. No to... To kończę sztyletem. Tylko sztylet na jako trzeci atak. Tak, tak. Za 26. O, to jest trafienie. To jest 10 obrażeń kłutych. W porządku. I teraz ten smoczy kapłan, który jest przy Adarze, on tak samo jak jego kolega zionie ogniem, tylko on ma jedynie Adarę przed sobą. Adara, proszę rzut na refleks. Ja nie mogę mu tego przerwać w żaden sposób. Nie, to jest... to nie jest jako zaklęcie. Okej, to 27. To jest sukces, a więc tylko połowa, czyli obrywasz 13 obrażeń od ognia. I jako trzecią akcję również spróbuję cię ugryźć. 34 do ugryzienia. Trafię. I to jest 8 obrażeń kłutych i 1 od ognia. Czyli 9, tak? Tak. I już nie jest chory. Okej, runda druga. Smoczy kapłan przy Gromrundzie i Rakunie. Pierwsze co... Okej.
Dobrze, więc wystawia swoją szponiastą rękę w stronę Gromrunda, dotyka cię gdzieś w kawałek ręki, która akurat nie jest osłonięty, gdzieś na zgięciu twojej zbroi. Chwyta cię tam na chwilę, rzuć na wytrwałość. Trochę musiałbym ją po twarzy dotknąć, bo jestem cały zakuty żelazą. No, gdzieś tam są jakieś elementy. Jak po, tak po ustach przerochać palcem i tak... Szmyrnął cię tak. 24. 24 na wytrwałość. To jest niestety porażka. Zakochujesz się w nim. A więc... Ojojoj. Otrzymujesz 26 punktów obrażeń od negatywnej energii i czujesz, jak ta energia wycieka z ciebie i płynie w stronę tego czarałka. Anakin! I'm too weak! I spróbuję cię chlasnąć swoim pazurem. Po tym, jak cię smyrnął, teraz cię chlaśnie. 21. No, to tu już nie dał rady. Smyranie. Rolf. Ostanie, co tu się dzieje? No to Rolf postanawia wkraczać do akcji. Pierwsze, co zrobi, to przejdzie na środek tej sali, także mieć mniej więcej w równym zasięgu. Chodzi Rolf cały na biało. Tak. Pijany. Swoją potęgą. Albo po prostu pijany. Podoba mi się to swoją potęgą. Czyli wchodzi do środka, żeby mieć w równym zasięgu i Adarę, i Rakuna z Gromrundem. Spoglądam na całą sytuację i jak się mają moi kompanie. Widzę, że Gromrund chyba oberwał najmocniej z wszystkich. Więc Gromrund stara się wyglądać, jakby mu nic nie było, ale jego skóra trochę poszarzała od ostatniego pocałunku kapłana. Nie widzę twojej skóry, bo jesteś zakuty w tą zbroję. Tro. Zbroja mi poszarzała. Pytam, ty dopiero wsiadłeś do tego pomieszczenia, prawda? Pierwszy raz. A to powitalny strzał od czaszki? Dokładnie. Kryterski. W momencie, kiedy przekroczyłeś próg pomieszczenia, gorący promień strzelił w twoją stronę i to jest 22. 22? Tak. To nie trafił. O, zwinny Rolf. Uniknął pocisku. To jest takie, wchodzę, o kurwa. Styl pijanego mistrza i takie... I w tym momencie rzucam zaklęcie leczenia na Gromrunda. Jest to zaklęcie za dwie akcje, czyli będą tam dosyć spore plusy z tego. 32 plus ile teraz to mamy? Już patrzę. Mamy to na czwartym poziomie, 8 razy 4, 32, czyli 64, jeśli dobrze liczę? Tak. Gromrundzie, nie ma za co. O, chwała niech będzie Toragowi. Panie! Torak nie miał w tym nic wolnego. No jak to? Sprowadził cię na moją drogę. Tak. Weź tam, machaj tym młotem. No dobrze. I tura czaszki, która wystrzeli w Adarę i Rolfa. Pierwsze w Adarę. 38. Omygy! Ile masz? Ja mam 27, tylko nie wiem, czy moje podwójne parowanie ciała chyba do mojej tury, ale to nadal o 10 przerosło. To nadal o 10. Dobrze, i tak rzuć na refleks. 34. To jest sukces, czyli po prostu będzie... czyli oberwiesz pełne obrażenia, ponieważ mój krytyk i twój sukces daje porażkę. Polecą na zwykłą porażkę. A więc otrzymujesz 26 obrażeń od ognia. Rolf 25 do trafienia. Co? Się do mnie też strzela? Tak, dwa strzały. Dopiero co? Co? No trafia, no. Refleks, proszę. Dobra, to 28. To jest sukces. Jej. 14 punktów obrażeń od ognia. Jej. Adara. To ja zrobię podwójne cięcie znowu. Stoi i chlasta. Zabij go. A co mogę robić, no? Zabij go. Momencik. Nie, dobra, i tak trzeba najpierw to zabić. To podwójne cięcie 26 i 29. Dwa trafienia. 15, 11, czyli 26 obrażeń. Dobrze, dalej się trzyma. To znowu parowanie niech będzie. Okej.
Smok dalej rzuca się, próbuje wyrwać te łańcuchy, ale jest bardzo osłabiony, nie jest w stanie tego zrobić. A Belmazog... A Belmazog wystawia tym razem tylko jeden palec w waszą stronę. Dokładnie w stronę Rolfa. Mama nie uczyła się, nie pokazuje palcem? Obawiam się kuli ognia. Mała czerwona kuleczka leci w stronę Rolfa. Dolatuje i potężna eksplozja obejmuje wszystkich was, łącznie z kapłanami. Rzućcie wszyscy na refleks. Smoka nie? Rolf wyciąga pianki. Smoka też. Refleks. O, 16. 17. Kajdenie, błagam. Wszystkich, tak? Tak. 32. 35. Jak bardzo chcę to przerzucić? A, to znaczy tak, w tym momencie... A pytając, to będzie... Ragdar i, Ragdar i Adara... O kurde, Ragdar wrócił! Oj, przepraszam. A nie, okej. Okay. Przeczytałem, Ragdar, masz login tak napisany. W tym momencie Gromrund i Adara to jest krytyczna porażka, a Rolf i Rakun to jest sukces. Czyli... Rakun to jest krytyczny sukces. Czyli chcę to przerzucić, prawda? No, to jest twoja wola. No, 8k6 razy 2. Rzuć na wolę, zobaczymy, czy masz wystarczającą wolę, że chcesz to przerzucić. Nie, przerzucam. Wow! Poświęciłeś jeden punkt bohaterstwa za jeden punkt. Ale to jest już, zwykła porażka. Wow! Okej. Okej, czyli Rakun nie oberwie nic, Rolf oberwie połowę obrażeń. Gromrund oberwie podwójne, a Adara oberwie całość. Okej. A więc pełne obrażenia to 25 obrażeń od ognia. Tyle obrywa Adara. Gromrund obrywa 50 obrażeń. I Rolf 12. Wyobrażam sobie, że Rakun się tak kręcił w piruecie jak baletnica tak mega szybko, że nie dostał nic. Tak. I twoja porcja przekierował w stronę Gromrunda i tak tylko czujesz zapach pieconej wieprzowiny. To bardziej coś w stylu, tak, Rakun widzi tą lecącą kulę ognia i takie znowu będę mógł się zapalić, takie, dlaczego ja nie? Ej, to tak jak było w tym, w Herkulesie, to co ten jego przyjaciel, ten stary, miał przypowiednie od bogów, że ma zginąć i za każdym razem on jeszcze wystawiał, żeby zginąć i nie zginął. O, for fuck's sake. Okej, i jeszcze mam jedną akcję. Jako... Nie, trzecią akcję zostanie tu, gdzie jest, nic nie będzie więcej robiła. Gromrund. To biorę tego kapłana za futerko. Chcesz go złapać? Proszę bardzo. Atletyka. 29. To jest sukces. Opisuj. Jit do złota! Okej, proszę, atletyka. To jest 25. To jest sukces. Yes! Rakun patrzy krzywo na Gromrunda. Okej, a więc... Miałeś bardzo dobry pomysł, Rakunie. Wrzucasz tego słuchał kapłana do tej kadzi ze złotem. Słychać syk, słychać bulgot. Ale kapłan wynurza się z cieczy. What? Miałeś zły pomysł, Rakunie. W moją stronę, otrząsając z... wrzącego metalu. Masz jeszcze jakiś pomysł? Ja tego nie zrobiłem. Co ty głupi jesteś? Widziałeś, że jest nieodporny na ogień i ciepło. God damn it. To ja sobie podbiegam bliżej czaszki. Czyli uciekasz. Tak, to już nie mój problem. Rakun, teraz ty. Trochę źle zrobiłeś, ale nieważne. Okej, okay, to tego błędu nie powtórzę. Teraz tak, złoto się leje na tego pana smoka po środku. Tak. Czyli niekoniecznie jestem w stanie przejść tamtędy i wskoczyć na czaszkę. No nie, musiałbyś raczej iść naokoło po zrębie tego basenu, ewentualnie gdzieś tam od tyłu czaszki wejść. A ten basen jest... nie wiem, co chciałem powiedzieć. A ta czaszka jest daleko od basenu, w sensie na wysokości? No, tak jak powiedziałem, od podłoża jest jakieś 8 stóp, czyli jakieś 4 stopy od górnego zębu. A, czyli teoretycznie... Spróbujcie rozbić łańcuchy! Czym? A to już nie ręcoma! Ręcoma? A, dobra.
Nie wiem, który kafelek jest. Dobra. Tutaj, pod grom rundem, jak stanę. Myślałem, że... Tak, jesteś. Specjalnie odszedłem daleko, żebyśmy mogli mieć do dwóch różnych łańcuchów. A ten pól biega do mnie. Nie jestem najbystrzejszym. Ej, co robisz? Ja też tak chcę. Ale chłopaki... Jak on stał po łańcuchu i stwierdził, dobra, idę tam, gdzie grom rund. Nie, ja chcę wskoczyć na czaszkę. Tak, to jest moja pierwsza akcja, to drugą akcją muszę podejść bliżej. Czy mogę podejść i wejść na czaszkę? No nie, będziesz musiał podejść i jako trzecią akcję możesz spróbować wskoczyć. To trzecia akcja jest, żeby tu wskoczyć. Proszę bardzo, rzuć na akrobatykę. To jest 30. No proszę, to jest sukces, to jest bardzo ładnie. No i tak to jest koniec. Rakon znowu wydziwia takie... Czyli wskakujesz na czaszkę ze zrębu i jesteś tuż za Belmazok. Tak, ja rakun zawsze wskakuję na największe zwierzę w okolicy. Nawet jeśli jest martwy. Zwłaszcza od jest martwy. Wielu lat. Okej. Okay. Smoczy kapłan ten przy Adarze. Już widzę takiego rakuna sikającego na dachaka. Okej, okay. On sika do złota. On zrobi krok do tyłu. Ten sam kolor. Tak, żeby nie sprowokować ataku okazyjnego. A już się szykowało. Uczął się! I rzuci na siebie zaklęcie leczenia. No nie no! Wait, that's illegal! Nie, zostały mi tylko dwie akcje. Halo, nie, dobrze, podpalenie, Ignite'a rzucam, halo! Wystarcza, więc rzucę sobie tak zaklęcie obszarowe, żeby trafić tylko siebie. Jestem w stanie, wystarczy, że je rzucę gdzieś bardzo, bardzo do tyłu. Czyli wyleczę... Który to jest poziom? Drugi, czyli to będzie 2K8 plus 16. Ma na dwóch akcjach czarałku, obszarowe leczenie? Leczył też Adaru. Panu czarałku. Okej. Okay. Na dwóch akcjach jest to po prostu punktowe, tylko wzmocnione, tak? O to wzmocnione chodzi. Na odległość. Tak, czyli może też na siebie to rzucić, okej. Okay. Tak. Okej, okay, sorry, dzięki. Widzisz, ja nigdy się nie leczyłem jeszcze, więc pierwszy raz coś takiego robię. A więc po prostu na siebie 2K8 plus 16. A on taki mało bystry, to może na Adarę niech rzuci. 23 punkty. Runda trzecia. Ten, który został wrzucony do kadzi ze złotem. No, Marco Polo. Możliwości. Okej, okay, w takim razie bardzo proszę, żeby Gromrund rzucił na refleks, ponieważ z dłoni tego kapłana również mała ognista kuleczka leci gdzieś za jego plecy i tam eksploduje. 31. To jest sukces, czyli otrzymujesz tylko 10 punktów obrażeń od ognia. I jako kolejną akcję wychodzi i idzie w stronę Rolfa. O, świetnie. Akurat jest w stanie dojść do niego. Idealnie, cieszę się. Rolf, twoja tura. Dzień dobry panu. Rozmawiać o kajdanie. Mam tu taką ulotkę. Chce pan ten mały skrawek pergaminu? Medaliki z kufelkiem dorzucamy gratis. Tak. Ja mu już za bardzo ała nie zrobię, przynajmniej nie za pomocą zaklęć. Myślałam, że to ała to coś się zabolało. Nie. To ze starości. Więc... Spróbujemy zrobić taki mały Nie, kurde, jestem osobą, która leczy w tym zespole. Ryzykowne akcje nie są jakby... Ja zabieram macha do ciebie, nie? Znaczy się, ja żeby cię wyleczyć, muszę wykonać akcję manipulacji, co powoduje reakcję tego jegomościa tutaj stojącego obok mnie, więc muszę zrobić ostrożny krok w twoją stronę. Mam 28 punktów życia tylko. To mnie martwi. Jak nie możesz używać na nas oboje, to użyj na siebie, ja się wyleczę spotki. Wszyscy tak ładnie stali w kupie, gdzie mogłem zrobić leczenie obszarowe. Nie, porozchodzili się. Dobra, to zrobię inaczej. Odejdę na jeden krok od tego kapłana w stronę Adary. Tak, o. I jej odmachasz. Po czym sam się wyleczysz. Tak.
Użyję medycyny bitewnej na sobie, żeby spróbować troszeczkę wyleczyć swoje rany. Aha. Czyli to jest na skali trudności 20, czyli tylko na jedynce mi się nie udaje. 37, więc jest to krytyczny sukces, czyli jest to 4k8 plus 10. Jak? 4k8, wynik 7. Wow. Czyli 17. I została mi jedna akcja i żeby uniknąć tego typu zapędów kapłanów, belmazok i czegokolwiek, co tu jeszcze ewentualnie może przyjść, rzucę na siebie sanktuarium. Pozwoli mi to chociażby zniechęcić przeciwnika do ataków. Więc rzucam zaklęcie. Wokół mnie poświata kolorów pozbawiona. Przed atakami wrogów to idealna zasłona. I pozwala mi to, znaczy powoduje to taki efekt, że jeśli ktokolwiek mnie zaatakuje, to musi wykonać test woli bodajże, już sprawdzam. Tak? Za każdym razem. No i może się zdarzyć tak, że po prostu dany zamiar ataku, to jest przed atakiem, że dany zamiar ataku po prostu no nie wyjdzie i straci akcję. Czyli takie, chcę go walnąć, ale chyba jednak nie. Tak, na krytycznej porażce dana postać nie może, jakby odechciewa się i atakować mnie do końca walki. W porządku, to już były trzy akcje, tak? Bo zaklęcie za dwie. Tak, to były trzy akcje. Znaczy, nie tyle tu walki, co trwania sanktuarium, i sanktuarium trwa minutę. Dobra. Czaszka strzela w Gromrunda i Adarę. W Gromrunda 34. Trafia. Refleks, proszę. Mam pytanko. Jest w stanie zrobić zeza i trafić mnie, jak tu stoję? Jest. 23. To jest porażka. A więc otrzymasz 31 obrażeń od ognia. Gromrundzie! Podejść do mnie. I w Adarę 22. Nie trafię. Okej, okay, i twoja tura. Okej, okay, żeby wypić miksturkę, czy ja muszę wypuścić miecz, wyjąć miksturkę i wypić miksturkę? Tak. Tak. To będą dwie akcje. Jak dwie? Bo wypuszczenie jest gratisowe. Jest gratisowe, tak. Przecież. Dobra, no to tak zrobimy. Ja wypuszczę krótki miecz, wyjmę miksturkę i wypiję. Zaraz zobaczę, co tu miałam. A tu pomniejsza antidotum. Albo co lepsze, pomniejsza trucizna. Tak. Z takiej Adara stwierdza, że sytuacja jest beznadziejna. Zaletka z Jankiem. Mniejsza mikstura leczenia, mam dwie. Mam trochę złota z cyjankiem, chcesz? Boże. Ale ja mogę wypić jakby tylko jedną na raz. Tak. Okej. Okay. To. O! Wow, ładnie. Wow. 16 plus 5, 21. Super. Wyciągnęłaś maksimum z tej. To jest takie, wiesz. Tak do ostatniej kropelki wyssałam, nie? Tak, takie. To język do środka. Tam wiesz, mały palec jeszcze sobie wtarła w dziąsła. That's the stuff. No i jeszcze jedna akcja. No. Rzuć zaklęcie. Rzuć zaklęcie. Właśnie tak myślę, ale. Za jedną akcję chyba nie ma. Znaczy mam nakierowanie za jedną akcję tylko. Chociażby, ale no nie wiem, możesz też podejść cokolwiek. Znaczy, ja chcesz podnieść miecz. Mieć, byle bez cyjanku. Miecyk. Miecyk ostatni w tym sezonie. Ostatni w tej turze. Podnosisz miecyk? Tak. Dobra. Smok tak samo jak wcześniej nie jest w stanie nic zrobić. Jesteś bezużyteczny. Nadal jest przykuty. Natomiast Belmazok, która usłyszała za sobą takie ciche tąpnięcie w momencie, kiedy Rakun za nią wskoczył. Buongiorno. Bądziowi. Odwraca się i z jej pyska wylewa się potężna ilość kwasu. Rzuć na refleks. W sumie typowo, jak ludzie na mnie patrzą. No, zwłaszcza blisko. Refleks. 33. O, to jest sukces. Czyli krytyczny. Czyli nic nie obrywa. Aż ciekawość. Odbijam jej żegi na nią. Czy chowasz się centralnie pod strumieniem. A tak z ciekawości, jakbym rzucił na obrażenia. O, byłoby 30, byłoby 35 obrażeń od kwasu. No, to na krytyku by było grubo. No byłoby. Okej. Rakun wyciąga tiktaka.
Okej, okay, więc spróbujecie teraz ugryźć, czyli najpierw żygnęła, a potem w jednym ruchu spróbowała zamknąć swoje szczęki na twoim ramieniu. Taka To jest 27. No trafię. Odwetowe uderzenie, więc oberwiesz o 9 mniej. A trafisz? Okay. Jaka musi być odległość? 15 stóp, ale nie mogę jej trafić, czyli tylko obrażenia. Pamiętaj, to jest na wzniesieniu. Ale to jest na wysokości 8 stóp. Jest 10 i 8, to jest 18 stóp, mój drogi. Ach, to nie. Pitagoras. A, ewentualnie z Pitagorasa. Bo to nie 10, tylko 15. Brakun jest niski. Ona jest brzydka. She was a boy, she was a girl. Okej, okay, nie, uznam, że wystarczy zasięg. W takim razie, ale właśnie pytanie, czy to jest jeden rodzaj obrażeń, czy ogólnie obrażenia? Już patrzę. All damage against the triggering damage. Okej. Okay. Aha, czyli to jest odporność na wszystkie obrażenia, czyli jeżeli na przykład jest kilka różnych obrażeń, to od każdego odejmujemy 9, tak? Tak, też bym to rozumiał. Okej, okay, dobrze, bo to dużo znaczy. W takim razie otrzymujesz, już z odjęciem 9, otrzymasz 15 obrażeń kłutych i czujesz kwas, który chyba miał ci coś zrobić, ale dzięki mocy Gromrunda okazał się za słaby. I teraz Gromrund. Nakładanie rąk mam na 4 poziomie teraz, prawda? Tak. To rzucę na siebie i to mi powinno uleczyć 24, bo 4 razy 6. Zgadza się. Gromrund dotyka się na sesji. To no i też chyba dostajesz plus 2. Tak, na całą rundę, plus 2 do klasy pancerza. Drugą akcją chcę uderzyć z całej siły moim młotem w łańcuch, który jest obok mnie. Proszę bardzo, rzuć po prostu na obrażenia. 17 obuchowych i 3 od ognia. W porządku, więc uderzyłeś tam, gdzie ten łańcuch jest przypięty, zadrżało, ale nie pękł. To drugi raz uderzam. Proszę, obrażenia. 14 obuchowych, 5 od ognia. Nadal łańcuch wytrzymał. Z czego on jest zrobiony? Z łańcucha. Rakun. Rakun nie jest zrobiony z łańcucha. Rakun robi to, co robi najlepiej, czyli chce zepchnąć panią Belmazok. Proszę, atletyka. Rolf tak w myślach... 28. Co robi Rakun? Spodziewa się, że ona tym bardziej nie będzie... 28. Rolf przypomina sobie spadające orki. To niestety jest porażka. No. Albo Kalmonta. To był ładny rzut, ale porażka. This is Mwanga moment. Nie wyszedł. No dobra, to finciak. Chociaż... Czy ma to sens? No nie, dobra. To leci sztylet. Pamiętaj, że na minus 5. Nie wiem, 4. 4, tak. Uff, 15, więc chyba nie. Nie. I co to było? To była dwójka. No to trzeci sztylet. I to jest 29 na 20. Na naturalnej 20, dobrze, tak więc jest. To jest krytyk, karcioszka. To są kłute, prawda? Kłute. Wykuł jej serce. Czy z tego co rozumiem, mogłyby być nie kłute, ale no, przyjmijmy, że kłute. Pęd. Dostajesz plus 2 bonusu do wszystkich rzutów ataku do końca swojej następnej tury. O, to się przyda. A poza tym, to jest krytyk, tak? Czyli się mnoży, tak, czy się nie mnoży? Więc mnoży razy 2 i jeszcze... A, nie ma śmiertelnych ze sztyletu, więc tylko razy 2. Nie jest tylko z ukrycia, więc 18. Bardzo, wbijasz się sztyletem, syczy z bólu, ale to nie zrobiło na niej za dużego wrażenia. Tura tego kapłana po lewej stronie, tego bliżej Adary. Cóż możemy tu zrobić? Okej. Okay. Więc ten kapłan najpierw głośno wrzeszczy na całą tę komnatę. Podbiega do Adary, raczej przysuwa się, bo nie stał w sumie aż tak daleko, ale bardzo szybko się przysuwa i wykona 3 ataki. Pierwszy mieczem, który najpierw wyciąga. O, ja mogę mieć okazyjny teraz, tak? No to powiedzmy, że najpierw wyciągnę, a potem po odbiegu. Okej. Okay. To jest 30 do trafienia. Tak. 12 obrażeń ciętych. Ile?
15. Drugi atak to jest ogonem. Spróbuję cię chlasnąć. A więc 21 to raczej pudło. I trzeci atak znowu mieczem. 28. Miałam podwójne parowanie, czyli miałam 28. Trafia. To jest 18 obrażeń ciętych. Runda czwarta. Ten chcę się kapłan, leczyć. Ten kapłan, który jest przy Rolfie, wystawi ręce do przodu, wystrzeli płomieniami z rąk, Rolf rzuć na refleks. Co za typ, nie? Czego ode mnie chcesz? Na refleks, tak? Tak. 29. O, to jest sukces, a więc tylko jedno obrażenie od ognia. Tak, gdzieś tam zapalił się koniec mojej szachty, takie... Nieładnie! I jak to nie zrobiło ci za wiele, to chlaś. Ale czekaj, bo tak, w sumie tak. On powinien jeszcze, zanim wykona ten atak, bo to jest atak, rzucić na wolę, bo jest sanktuarium na mnie, pamiętaj. Zaklęcia liczą się też do sanktuarium? Czekaj. Tak mi się wydaje, jest po prostu, że atak, no jednak zaklęcie to też jest atak. Okej, okay, w sumie racja, zapomniałem. Tak. Jest skala 26? Tak. 26. Czyli 3. 1. Czyli jedno obrażenie. I już więcej nie będę musiał rzucać, bo jak już mi się udało, to już to działa na całą turę. Ile miałem obrażeń? Miałem 44, 43 chyba. A więc chlaśnie cię teraz jeszcze ogonem. A ma taki zasięg z ogonu? Tak, 10 stóp. Z 27. To jest 13 obrażeń ciętych. Will save each time. Czyli za każdym razem, kiedy chcesz wykonać przeciwko mnie atak... No ale jeżeli... No dobrze, ale jeżeli miałem sukces, to istota może wykonać swój atak i każdy kolejny atak przeciwko celowi w tej turze. Tak jest na sukcesie. Twoje sanktuarium dalej działa, ale nie dla niego w tej turze. A, okej, okay, faktycznie, okej. Okay. Można. Tylko 13 jeszcze sobie odejmij ciętych. Klaśnięcia ogonem. I twoja tura. Dobra, nie jest za ciekawie. Ale przynajmniej do mnie nie podszedł, to jest najważniejsze, więc użyję zaklęcia leczenia na odległość na Adarę, bo widzę, że jest w opłakanym stanie. Proszę bardzo. Co? Cały makijaż już jest zmyty. Nie, te runy były malowane. Ale... ja autentycznie musiałam ostatnio kupić tusz wodoodporny. Miałam taką sytuację, że właśnie wracałam chyba od fryzjera do domu i było już tak trochę cieplej. Mało cię dwóch kapłanów, czarałko! I... Tak. Co? I ten... Za tego, tak. I... no oczywiście ja mam całą twarz wilgotną od tych masek, nie? I ja wracam i tak, wiesz, tam... Nie gapią się na mnie ludzie jakoś bardzo, nie? Tak standardowo ludzie się patrzą jak przychodzę. I tak wracam do domu, i tak patrzę na moje oczy i o kurwa, nie? A ja całe czarne mam pod oczami, kurwa, jakbym płakała przez całą drogę. Ty się zastanawiasz, czemu zakupy za darmo miałaś w Biedronce tego dnia, tak? Nie. Więc, Adaro, ręce moje, które koją twoje rany wnet, ojojo. Tak, leczenie. Wow. To jest całe 13 plus 32, czyli 45 punktów obrażeń sobie wyleczy. Jeszcze jedna akcja. Szymon, to błogosławieństwo to musisz podtrzymywać, czy ono samo się podtrzymuje? Działa. Ono trwa minutę. Podtrzymując, okay. Rozszerza je. Kurde, ten kapłan mnie tutaj denerwuje. Połowę osób w kraju. Tak. Ale mimo wszystko podejdę do Adary. O, tak, sprawdźmy. Nie, nieważne. Podejdę do Adary, żeby miała przynajmniej bonus z tego mojego błogosławieństwa. Ale wstanę tak, żeby stanąć bezpośrednio obok tamtego kapu. A, on nie, bo będziemy wtedy na linii ataku wspólnie. Czyli podejdę po prostu od spodu. Tak, żeby nie stać obok kapłana, żeby się nie wystawiać na bezpośrednie ataki. Okej. Okay. Żeby nadal Adara była w zasięgu błogosławieństwa. Okej. Okay. Pan lubi obszarówki. Czaszka. Strzela w Gromrunda i w Rolfa. Gromrund, 35. Tak? Trafia. Refleks, proszę. 18. Zwykła porażka. Oj, to może zawoleć. 30 obrażeń od ognia. Ha, żyje! Wolf. 28. Trafia. Refleks, proszę. 18. Zwykła porażka. 35 obrażeń od ognia.
To ja nie żyję. Co? Nie, ty jesteś nieprzytomny. Nie uśmiercajmy cię, znaczy no ja chętnie, ale... Dzięki. Rolf jest w tym momencie umierający jeden. Dobiegł do Adary i odsunął się w momencie, kiedy ognisty promień trafił go podczas biegu. Świątynia też się zawali? Tak też szkielet. Adara, twoja tura. O kurde. To teraz może być ciężko. Masz jakieś miksturki. Jak coś, to moje błogosławieństwo tak. Nadal na ciebie działa. Ojejku, dobra. Czy ten krok w tył jest za jedną akcję, czy za dwie? Za jedną. Okej, to bym zrobiła krok w tył i zużyłabym miksturę, żeby uleczyć Rolfa. Moment. 15. Dobrze, Rolf, wylecz sobie 15. Odzyskujesz przytomność, jesteś ranny 1. A to nie była taka sama mikstura, jaką wcześniej użyłaś? Ta sama. Tylko, że wtedy wróciłam na kości 2 8, a teraz 2 5. Okay, miałam 2. Ale ona, jest, ona nie jest czasem plus 5? A, bo jest 15. Ja myślałem, że 10. Dobra. Nie, dobrze. Okej. Okay. A, Belmazok. Czyli ja leżę, okej. Okay. Leżysz, ale jesteś przytomny, odzyskujesz przytomność. Belmazok, po tym jak próbowała trafić Rakuna swoim kwasowym oddechem, zgagał. Proszę bardzo, patrzy się głęboko w twoje czerwone oczy. Widzisz drobne... Zakochuję się. Rakun zrywa czarma. Gdzieś w głębi jej... Gdzieś w głębi jej oczu. Rzuć na wolę. Okej. Okay. 16. To jest porażka. To jest krytyczna porażka. O nie. Mały ci mózg. Świadczasz się. Rak jest przestraszony 3 i uciekający 1. No nie. Jak działa uciekający? To znaczy, że... Musisz poświęcić swoje wszystkie akcje na ucieczkę od niej. Całą turę po następną musisz jak najdalej od niej uciekać. I mogę tylko uciekać. Tak, wszystkie akcje. Czy wystarczy? Okej. Okay. Okej. Powiem więcej. Gromrund, ty również rzuć na wolę. Nie. A, okej. Okay. To nie. Tak łatwo było. 33. To jest sukces. Zwykły. A więc jesteś tylko przestraszony 1. I jako trzecią akcję... Przypominam tylko, że przestraszony obniża wszystkie testy i skalę łącznie z klasą pancerza. O tyle, ile wynosi wartość, czyli masz w tym momencie 3 mniej klasy pancerza. Jestem zły, bo miałem w tej turze bonusy do ataków. A więc masz minus 3 do klasy pancerza, ona spróbuje cię znowu ugryźć. 30. No to trafiła. I to jest... Nie krytycznie. Nie. To... Odwetowe uderzenie! Okej. Okay. Czyli minus 9 obrażeń od tego, co tutaj zadaję, to jest 12 punktów obrażeń kłutych i znowu 0 od kwasu. Jak się nazywa to odwetowe uderzenie, w sensie ta... Retributive strike. I Gromrund, twoja tura, przypominam, że jesteś... Rozbijam łańcuch. Okej, okay, dobrze, rzuć. Pewnie już jest słaby ten łańcuch, nie? Nie, on powiedział, że rozbija, czyli już nie rzuca, nie? 19 obuchowych i 6 ognistych. Widzisz, jak zaczynają pękać ogniwa, ale jeszcze troszkę się trzyma. Ja pierdolę. Bijesz jeszcze raz? Chyba, że smok sam to rozbije. Nie, poświęcam swoje 2 tury, żeby napić się pomniejszej mikstury leczenia. Wow, wyleczyłem sobie 8 punktów obrażeń. Gratulacje. Rakun, teraz ty. Zobaczyłeś coś w oczach Belmazok, co spowodowało, że natychmiast poczułeś potrzebę ucieczki. I trochę się sztywno w spodniach zrobiło. Dobra, to... Mówić Rakunowi. Co? Nie rozumiem, co pytasz. Czekaj, muszę uciec od niej. I mam to zrobić w linii prostej, czy po prostu oddalać? Jak najdalej się spróbować. I tak naprawdę do końca czaszki, na dół i do ściany. A, czyli mogę w tył? Tak. A, okej. Okay. Tu, tutaj? Tak, także cała wasza trójka... Prawy górny róg. Cała wasza trójka widzi, jak Rakun z przerażeniem w oczach ucieka w kąt pomieszczenia i zaczyna tam się kiwać na lewo i prawo. A siedzę na czaszce na rogu daleko, czy na dół zszedłem? Siedzisz na rogu czaszki. Dobrze. I have the higher ground now. Okej, okay, czyli w następnej turze będziesz przestraszony 2.
Kapłan Czarałka, ten przy Rolfie i Jadarze, celuje w Rolfa palcem, znowu mała ognista kulka, ale no, w waszą stronę proszę rzucić na refleks oboje. Czy to jest żart? Kula ognia. Czy ona ma na sobie napisane żart? Nie, ale jest żart, ten ale to jest nieme. O Boże. 26. O kurde. Wow. 26 i 30, dobrze, to są dwa sukcesy. To tylko 50 obrażeń. Miałam mówić, że zasłaniam Rolfa, nie? Nie, to jest 15 obrażeń każdy. A, idealnie akurat. Akurat padam. Znowu. Czekaj, jestem teraz ranny, tak? Czyli od razu jestem umierający dwa. Na chuj ja marnuję te potki? Nie mam pojęcia. Patrzę, że jeżeli spadasz do zera, czy musisz poniżej do zera? A nie, spadasz do zera. A masz jeszcze jakieś mikstury Adara? Tą gorszą już. Okej. Okay. To K8 tylko. Jesteś w tym momencie umierający dwa. I on ma jeszcze jedną turę, a więc ogonem chlaśnie Adarę. Czemu ja tego nie widzę? Czego nie widzisz? Żeby to się dobrze skończyło. 34. Trafia. 10 obrażeń ciętych. Runda piąta. Kapłan Czarałka, który jest na południu od Grumrunda, podbiega prawie do niego, tak żeby być w odległości 10 stóp na południe i zionie ogniem. Rzuć na refleks. Przerzucam to. Ile wyrzuciłeś? 18? Okej. Okay. Wow. Czyli znowu rzuciłem 18, czyli 20. To jest sukces, znaczy nie, nie jest sukces, to jest zwykła porażka, przepraszam. A więc otrzymujesz... 14? Obrażeń od ognia. Ile? 20. No to niestety padam nieprzytomny. Nie! To dwóch healerów, których mieliśmy w drużynie właśnie padło. I tak już nie mam punktów, żeby rzucać zaklęcia leczące po tym, jak sam się wyleczyłem. Czaszka. Czaszka strzela w Adarę. Raz. 12. Przepraszam, 22, nie 12. No nadal nie trafię. Adar jest pudło. Wiesz co, włącz jakąś bardzo smutną muzykę, jakiś deszcz w tle, no nie? I tura Adary. Jak to się skończy? I tura Adary. Ja pierniczę, no ja dwóch was stąd nie wyciągnę. Ratuj Rolfa! Tak, na pewno cię usłyszę przez ten bulgot, nie? Ból. No nie wiem. Co za ból? Co robisz, Adara? Mogę, czy mogę powiedzieć ci za tydzień? Bo to jest ciężka sytuacja. Możesz, w porządku. Powiesz mi za tydzień. A przynajmniej następnym razem. Ej, przychodzimy wszyscy do następnego odcinka. Jeszcze przez jedną sesję będziecie mogli mówić. A, czyli serio, koniec, tak? Tak?